I'm thinking a lot about. I'm a little bit personally. I'm a little bit tired of stressing this negative part of our philosophy. Jestem nieco zmęczony podkreślaniem tej negatywnej strony naszej filozofii. This is what people learn from the newspapers. To jest właśnie to, czego ludzie mają, dowiadują się z gazet. That this or that religious congregation or sect. Że ta czy inna religijna organizacja czy sekta is threatening people, grozi ludziom with different things, na różne sposoby. Also, we are not life affirmating in our philosophy. My w tej naszej filozofii za mało afirmujemy życie. When we present it, kiedy ją przedstawiamy, prezentujemy. I understand that those ideas are presented in Bhagavatam. Rozumiem, że tego typu idee są przedstawiane w Bhagavatam. I understand that Prabhupada stressed this side very much so. Wiem, że Prabhupada bardzo podkreślał ten aspekt. But people don't like to be threatened. Ale ludzie nie lubią, kiedy im się grozi. Why we are going to do that? Dlaczego my to robimy? What is your opinion about it? Co ty o tym sądzisz? Like today, today's lecture. Tak jak dzisiejszy wykład. In comparison to the yesterday lecture. W porównaniu z wczorajszym. It's a big difference. For me personally. Widać tutaj dużą różnicę. Okay, so I'm like a devotee. Ja jestem wielbicielem. So I'm acquainted with that. Jestem do tego przyzwyczajony. But for those who met the message for the first time. Ale jeśli chodzi o ludzi, którzy po raz pierwszy zetknęli się z tym przekazem. They feel, in my opinion, like it being too much. They feel it's too much. Ale oni czują się, moim zdaniem, że to jest za dużo dla nich. Because we know Maya has overpowered them. Ponieważ my wiemy, że Maya nad nimi zapanowała. But they don't know that. Ale oni tego nie wiedzą. What you say about this reflection? Co Maharaj powiesz na tą moją refleksję? It's a very interesting reflection. Dość interesująca refleksja. And like you know Sadhu Maharaj. Znasz Sadhu Maharaja. He is not dwelling much upon such topics. Exactly. On za dużo na te tematy nie mówi. And maybe in a certain point, not maybe, it's more attractive to just listen about sweet parts. Właściwie możliwe, że jest lepiej słuchać, że bardziej atrakcyjne jest słuchanie o takich słodkich aspektach. I just happened to open this book today. No akurat otworzyłem tę książkę dzisiaj, tak przypadkowo. On a specific page without premeditation. Na jakiejś określonej stronie, bez zastanowienia. And then I read these two verses. I przeczytałem te dwa wersety. From the Bhagavatam, urging us, ponaglające nas, to get out of the material world, żeby się wydostać z tego materialnego świata, and not to run after sense gratification, i żeby nie ubiegać się za zadowolenie zmysłów. I think it's a question of. Sądzę, że jest to kwestia personal sharing of what's your feelings. Osobistego dzielenia się swoimi odczuciami. Even Prabhupada, nawet Prabhupada, when he writes his purpose, kiedy pisał swoje, sometimes you can see, objaśnienia, oh, this week they really made him upset.
widział, że widać się było, że te rzeczy go niepokoiły. And in the purport he kind of gives up. No? I w objaśnieniu dawał tam swoje pouczenia. And in another moment he just talks about other topics of causeless mercy. Yeah. So I think both of these things are just there, we cannot deny them. Dlatego sądzę, że oba te aspekty są obecne i nie można tego temu zaprzeczyć. Obviously there are styles. Niewątpliwie istnieją pewne style. I remember one person in South America. He gave very ugly classes. Pamiętam jednego karty z Południowej Ameryki, on bardzo takie wstrętne wykłady dawał. Ugly. Obrzydliwe. He knew how to present it. Wiedział, jak to robić. And he was a guy who was making more devotees. To był ktoś, kto tworzył więcej baktów. People got shocked. Ludzie byli zszokowani. I think I have to become a devotee. I myślę, jo, muszę zostać wielbicielem. But in the end, ostatecznie, I think there's no hard and fast rules. Nie ma żadnych tutaj w tym względzie zasad sztywnych. It depends on the heart of the devotee. Wszystko zależy od serca wielbiciela. I'm a bit hardcore. Ja jestem dość hardkorowy. I recognize that. Zdaję sobie z tego sprawę. But because I'm also working in the midst of it. I'm working in the middle of the Ale, things. Ja po prostu jestem też w samym środku tego wszystkiego. I'm in the middle of the injustices. Jestem, znajduję się czasami w sytuacjach niesprawiedliwości. Come from the school surrounded by the guerrilla fighters. Szkół. Yes, Guru Maharaj. Walkami. I understand all this, but I'm not talking about you. I'm talking about overall acting from our side. I mean, making devotees is very good, but keeping them being devotees is maybe much more important, and it's my life experience. Let's see what is happening in my country. Where are all those devotees who became devotees? I think that a lot of them get this impression that it's too much stress laid on the negative. People want to enjoy life, we know that. Even when they became devotees, because they are just beginners, they don't drop out the stops. How to make it that they will stay? That's the real art, I think. Even Krishna was complaining about the same. He said, out of thousands or millions of people, one wants to know about it. And out of thousands of those, hardly one knows me. What can I say? Bhagavad Gita is Dukala Yama Shasvata. Matraspa Shastu Kautiya. Siddhoshna Shukha Dukha. It's very demonic qualities, divine qualities. Your choice. For example, in the Gita, in the 16th chapter, the description of the divine qualities is only 4 shlokas. Objaśnienia boskich cech to są tylko 4 śloki. The description of demonic qualities. Natomiast demoniczne są opisywane. This is the rest of the chapter. Pozostała część rozdziału. So, I don't know.
I think the only enjoyment here for all of us is the Vaishnava's love. Myślę, że jedyną radością dla nas jest miłość wielbiciela. Prabhupada said, if I tell everybody they are God, I'd fill that hall right away here. Jeśli powiem ludziom, że są Bogiem, to... Because I'm telling everybody they're servants of God. A ponieważ mówię wszystkim, że... And they're in the middle of this problem because of their envy. I pośrodku tego wszystkiego jest problem zazdrości. People are very much into wasting their time. Ludzie bardzo chcą tracić swój czas. And one of the symptoms of bhav. Jednym z symptomów bhavy. Don't want to waste any more time. Jest to, że nie chce się już więcej tracić czasu. What to say? Cóż można powiedzieć? But I appreciate your viewpoint anyway. Ale ja doceniam twój pogląd na ten. And I'll throw the ball right back into your field. Yes. Wrzucę piłkę. And I'd say more than in the classes. It's about how we conduct our Vaishnava Sangha. Bardziej tu chodzi nie tyle o wykłady, co o to, jak prowadzimy naszą sangę wielbicieli. That should be extremely loving and caring and forgiving and all that. Powinno być tutaj dużo miłości, troski i wybaczenia i wszystkiego. Wszystkich tego typu. That's what keeps the devotees. To właśnie zatrzymuje wielbicieli. But then many devotees still go away. Ale i tak wielu wielbicieli odchodzi mimo wszystko. Without any apparent reason. Bez żadnego konkretnego powodu. And basically it can only be the power of Maya, or they were not sincere enough. Że to może wynikać z potęgi Maji, że nie byli zbyt szczerzy. Very rarely will you find a person going away from Krishna consciousness and then coming back to tell the others, hey boys, I found something much better. Rzadko się zdarza, żeby ktoś odszedł ze świadomości Kryszny, potem wrócił z powrotem i powiedział, słuchajcie, znalazłem coś znacznie lepszego. That I really have not come across. Czymś takim się dotąd nie spotkałam. Have you read The Light of the Bhagavat? Yes. Prabhupada's preaching very softly there, no? Yeah. In a very cultured way. Very nice, very attractive. Śrīdhara Mahārāja's is preaching is very soft and sweet. And today is his disappearance day also. Śrīdhara Bhakti Rākak Śrīdhara Deva Rāsvāmi Mahārāja ki. We should read something from his book. Yeah.